Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Olaf Winter. Witaj. Witaj, Agnieszka. Olaf jest szefem kuchni w firmie Szteba, a ta firma wyprodukowała podobno niezwykłe urządzenie, które stoi tutaj przed nami. To urządzenie to bardzo wysokiej klasy blender z funkcją gotowania. Działa z mocą 1200 W. Mamy aż trzy funkcje, które służą do gotowania. Gotowanie z miksowaniem i podgrzewanie. Oczywiście główny przycisk włączający urządzenie. Możesz przyrządzać smoothie, jogurty z owocami, koktajle, zupy, kremy. Świetnie też sprawdza się w przypadku mrożonej kawy, a także sosów sałatkowych. W ciągu kilku minut można przygotować pyszną zupę. Gotowanie na przykład kremu z groszków czy z pomidorów trwa maksymalnie od 12 do 15 minut. Ma napęd normalnego blendera, ale po środku znajduje się element grzewczy. Urządzenie waży aż 4,8 kg, a to z powodu użytych przez nas materiałów. To jest szkło hartowane o grubości 5 mm, odporne na wysoką temperaturę. Poza tym jest to łatwe w czyszczeniu. Od spodu możemy założyć taki klucz. Przekręcamy go raz i już możemy zdjąć cały ten element. Teraz mamy już tylko szklany kielich, który możemy umyć w zmywarce. Nigdy nie należy wrzucać do zmywarki elementu grzejnego. To urządzenie elektryczne. Można je wyczyścić wodą i szczoteczką. Tutaj widzą Państwo nóż, który ma 6 ostrzy. Część z nich jest ząbkowana, część tępa, a dwa są ostre. Dzięki nim blender tak świetnie działa. Przyrządźmy nasze pierwsze smoothie. Poniżej mamy pokrętło z funkcją pulsacyjną i cztery poziomy prędkości. Włączasz. Poziom pierwszy. To obroty prawie 10 tysięcy na minutę, a więc dosyć wolno. Poziom drugi to już 12 tysięcy obrotów na minutę. Poziom trzeci to prawie 15 tysięcy obrotów na minutę. A teraz włączyłem funkcję Power, która działa z prędkością 20 tysięcy obrotów na minutę. Zupy przyrządza się tak samo jak smoothie. Osobiście rzadko używam funkcji miksowania i gotowania. Wolę to robić inaczej, bo tak jest po prostu szybciej. Najpierw włączam urządzenie, potem funkcję miksowania, a teraz, tak jak w zwykłym blenderze, rozdrabniam wszystkie warzywa. Jak widać, wszystkie składniki przesuwają się od góry w dół. Są zasysane do środka. Teraz zatrzymam urządzenie. Przekręcam na zero. No tak, bo kiedy składniki są bardzo dokładnie posiekane, to po prostu gotowanie będzie szybsze, a tutaj chodzi o to, żeby jak najszybciej można te zupy przyrządzać. Skracamy ten czas prawie o połowę. Normalnie potrzeba około 20 minut, teraz wystarczy tylko 10. I co ważne, mamy tu zegar, który można zaprogramować od 35 minut do 1 minuty. Wystarczy użyć wybranego przycisku. Gdy użyję tylko funkcji gotowania, blender podgrzewa zawartość do 100 stopni, cyklicznie, bo potem temperatura spada do 86 stopni, potem znowu rośnie i tak w kółko. A co będzie, jeśli czas się skończy? Wyłącza się automatycznie. Będzie słychać sygnał dźwiękowy przez około 10 minut i wtedy będziesz wiedziała, aha, moja zupa jest gotowa. Nie trzeba go cały czas pilnować. Jeśli lubisz dodawać składniki lub przyprawiać w trakcie gotowania, mamy tu miarkę o pojemności 90 ml, czyli tyle, ile ma mała filiżanka. Można też wrzucać składniki bezpośrednio przez otwór w pokrywie. Podczas gotowania nie musimy wtedy wyłączać, na przykład dodać śmietany albo wody, jeśli potrzeba. Bardzo dobre rozwiązanie. Jeszcze chciałam zapytać o tą część. To jest taka główna przykrywka i widzę, że tutaj są takie uszczelki, tak? Pokrywka ma grubość ponad 1,5 centymetra. Tak. I posiada podwójną silikonową uszczelkę. Idealnie się zamyka. Para wydostaje się na zewnątrz, wokół miarki w środku. Mamy to urządzenie u nas w Mango i jest dostępne tylko w Mango. To urządzenie jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. Olaf, bardzo dziękuję za to, że przyjechałeś do nas do studia i opowiedziałeś o tym niezwykłym urządzeniu. Rzeczywiście robi wrażenie. To była prawdziwa przyjemność móc zaprezentować ten wyjątkowy produkt. Dziękuję.